Dobry wieczór, mili Państwo. Serdecznie witamy w piątkowy wieczór ponownie na naszym kanale Dominika. I ja, nasz cykl Po co jeść, skoro można pościć. Dzisiaj o święcie spotkania pańskiego. Będziemy porozmawiamy dzisiaj z Dominiką na temat tego jednego z 12 wielkich świąt. Witaj Dominika, mam nadzieję, że wszystko w porządku. Oczywiście tradycyjnie bardzo Was proszę wszystkich oglądających o jakiś krótki komentarz, czy nas widać, czy nas słychać. Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcecie udostępnić tą rozmowę gdzieś na waszych profilach, na grupach, na kanałach. Jeśli macie takie życzenie, jeśli tak macie ochotę, oczywiście serdecznie do tego zachęcamy. Dominiko, jak się miałaś? Wszystko u Ciebie w porządku? Dobry wieczór ojcze, dobry wieczór wszystkim. Tak, chwała Bogu, jak najbardziej, wszystko w porządku. No dobrze, na razie nie widzę, żeby nikt na razie nie zgłasza chyba jakichś problemów z dźwiękiem, z wizją i dźwiękiem, więc zaczniemy chyba od razu. Cóż to w ogóle za święto spotkania pańskiego? Tak, może warto na początku zaznaczyć, że jak wiele innych świąt, ma ono kilka nazw. Właśnie jedno to spotkanie pańskie, czy jak w cerkiewnosłowiańskim mówimy sretenie. Można się spotkać z określeniem ofiarowanie pańskie, także z wejściem pana do świątyni, a nawet tak bardzo potocznie i to tak na gruncie polskim raczej Matki Bożej Gromnicznej. Czy też na zachodzie oczyszczenie Najświętszej Marii Panny. Także już widać sporo tych nazw. Oczywiście każda ma jakiś swój sens. Warto zaznaczyć na początku, że ono jest zawsze obchodzone na 40 dni po święcie narodzenia Chrystusa. Oczywiście liczba 40 jest symboliczna, ale to też faktycznie miało miejsce na 40 dni po narodzeniu Chrystusa, to wejście do świątyni i tak zwane ofiarowanie. To się wiąże z tradycją żydowską. Tutaj widzimy, że Jezus, skoro się narodził w narodzie żydowskim, jak najbardziej przestrzega tych wszystkich praw judaizmu. Czyli mamy tutaj właściwie dwie tradycje żydowskie. Po pierwsze, że kobieta jakby wraca do życia społecznego dopiero 40 dni po urodzeniu dziecka i to jest ta pierwsza rzecz, to jest jakby takie symboliczne oczyszczenie. Natomiast druga sprawa, no to jest tak, że jeśli narodził się danej parze małżeńskiej pierworodny syn, to on był poświęcany w sposób szczególny Bogu. No i Jezus jest pierworodnym synem Bogu Rodzicy, Matki Bożej, Marii, więc jest tutaj to ofiarowanie w świątyni właśnie zgodnie z tym prawem. Skąd wiemy o tym święcie? Czy to wydarzenie jest opisane w Biblii? Tak, jest ono w Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza słynie właśnie z tych wszystkich fragmentów opowiadających o najwcześniejszych latach naszego Zbawiciela. Także tutaj jest to dokładnie opisane. Jakie osoby biorą udział w tym wydarzeniu? Może właśnie spójrzmy na ten tekst biblijny. O czym treściowo jest to święto? Tak, mamy tutaj oczywiście samego Chrystusa jako tego pierworodnego i oczywiście to też jest znaczenie, że pierworodny i tak jak wspomniałam, dla Boga Rodzicy, ale też i dla, tutaj często pojawia się motyw biblijny, pierworodny syn Boga Ojca. Także to też jest takie znaczenie, nie zapominajmy o tym. Mamy oczywiście Marię, mamy Józefa, czyli opiekuna Chrystusa ziemskiego. I mamy dwie bardzo takie wyjątkowe postaci, które tylko w tym miejscu pojawiają się na kartach Pisma Świętego. Dwie osoby bardzo takie zaawansowane wiekowo, czyli Symeona, starca Symeona i prorokinie Annę, którzy akurat znaleźli się w świątyni opatrznością Bożą. Co tam robił Symeon? Co robiła tam właśnie ta prorokini Anna? Jakie było ich zadanie? Symeon, to tutaj nie mamy tego napisanego dokładnie w Piśmie Świętym, to jest bardziej to, co mówi tradycja cerkiewna, że Symeon był jednym z tłumaczy Septuaginty, czyli tłumaczenia tak zwanych 70 Pisma Świętego, tego oczywiście Starego Testamentu, bo tylko takie istniało wówczas, z hebrajskiego i aramejskiego na język grecki.
Oczywiście dokonało się to jeszcze przed Chrystusem i znowuż opatrznością Bożą. Już to było takie, można powiedzieć, przygotowanie narodów wszystkich, już nie tylko hebrajskiego. Jednakże on się zawahał przy słowach proroka Izajasza, że oto panna, czy też dziewica, pocznie i porodzi syna. On w to nie uwierzył. I tutaj sam Bóg mu się objawił, że dopóki nie zobaczy tego na własne oczy, dopóty nie umrze. Także zgodnie z tradycją on miał ponad 200 lat w tym momencie. No to jest bardzo wyjątkowe, ale jak wiemy z Pisma Świętego takie rzeczy się zdarzały. No i był w tym czasie w świątyni, natomiast prorokini Anna, ona była wdową i jak wiele wdów, ale też i dziewic, co znamy z życia przecież samej Bogu Rodzicy, były te kobiety, które w sposób szczególny poświęcały się w świątyni, czy to na takiej służbie praktycznej, jak czy szycie zasłony, czy jakieś inne rzeczy, ale też po prostu na takiej modlitwie i czuwaniu. No i ta prorokini Anna właśnie była taką osobą. Może opowiedz więcej o tym zwyczaju ofiarowania. Dlaczego potomek męski, dlaczego 40 dnia, czy skąd mamy te informacje? Oczywiście to jest starotestamentowa tradycja, ale czy mogłoby się jakoś bardziej szczegółowo opisać? Tak, jest to w Starym Testamencie właśnie chyba jedno z takich bardziej podstawowych praw. Ten pierworodny syn był zawsze bardzo ważny i ten motyw często się pojawia w Piśmie Świętym, bo mamy też choćby jak jest wyjście z Egiptu, to też jest ten pierworodny, to był chyba zawsze taka powiedzmy największa nadzieja, zwłaszcza oczywiście dla narodu żydowskiego, bo każda taka rodzina miała nadzieję, że to od nich będzie ten Mesjasz. Ten zbawiciel narodu i świata. Więc ten pierworodny tu dlatego był zawsze ważny. No i właśnie, tak jak wspomniałam, przy wyjściu z Egiptu, z kolei Bóg powalił wszystkich pierworodnych Egipcjan. Czyli ciągle mamy ten motyw pierworództwa. Pierworództwo też wiązało się, powiedzmy, z jakąś taką czystością, z nieskalanością. Do tego, co też, dlaczego 40 dni, bo to jest tylko w przypadku, jeśli kobieta poczęła potomka płci męskiej. Jeśli natomiast poczęła dziewczynkę, no to okres tego oczyszczenia wynosił już 80 dni. Jakby oczywiście potem to w Nowym Testamencie się wyrównało, tak? Ale jednak jakby ta mentalność Starego Testamentu była trochę antyfeministyczna, można powiedzieć. Natomiast 40 dni to oczywiście ciągle to się przejawia, ten motyw. Jest to jakiś oczywiście jednym z symboli, bo nie jedynym, symbol takiego przejścia i oczekiwania, bo to mamy, jak i rozmawialiśmy kiedyś na innej z rozmów, z live czatów, że właśnie ten motyw 40 to mamy przecież niepostąpienie, tułaczka na pustyni, ciągle to 40 jako ten motyw przejścia, motyw oczekiwania. I tak samo jest tutaj. Wyjątkowym również jest też miejsce, świątynia jerozolimska, gdzie się spotykają, gdzie spotyka się Symeon z Jezusem. Tak, tu też oczywiście warto na to zwrócić uwagę, że to nie jest jakaś zwykła synagoga, których było bardzo wiele, nawet w samej Jerozolimie, a co dopiero poza Jerozolimą. Natomiast dla Żydów każda synagoga, owszem, była jakimś miejscem, można powiedzieć, świętym, ale takim najświętszym oczywiście była sama świątynia jerozolimska, ponieważ ona symbolizowała obecność samego Boga przez Arkę Przymierza, przez przechowywanie też takich, można powiedzieć, artefaktów, jak na przykład manna z tułaczki, z czasów tułaczki po pustyni. Dlatego to była, można by powiedzieć, kwintesencja tej obecności Boga pośród ludu. I oczywiście dlatego jest tym to bardziej ważne, że w tym momencie sam Bóg, jako to małe dziecię, zostaje wniesiony do tej świątyni. Czyli już nie symbol Bożej obecności, ale on sam się pojawia w tej świątyni. Dlatego to też jest tak ważne święto pod tym względem, że to jest już realizacja tego, co wcześniej było tylko obrazem. Symeon wypowiada bardzo ważne słowa, które stały się jednocześnie i błogosławieństwem, i proroctwem, ale też weszły do prawosławnego kanonu modlitw. Jakież to słowa? Teraz proszę o tej słudze twemu w pokoju.
w cerkiewno-słowiańskim nynie to jest słowa słyszymy na każdej wieczerni. Tak, tak zwany kantyk Symeona, prawda? Tak, tak, tak. Tak, na każdej wieczerni, właściwie też często, przynajmniej w praktyce monasterskiej, na juczni też, w Wielkim Poście też to się pojawia po śpiewie kanonu. Te słowa bywają recytowane i o ile wiem, to w tradycji zachodniej też chyba na juczni są te słowa. Także jest to bardzo, bardzo ważna modlitwa. No właściwie każdy taki kantyk biblijny znalazł swoje miejsce gdzieś na stałe w ramach któregoś z nabożeństw. Symeon, który czekał i doczekał się spotkania z samym Bogiem Zbawicielem, wziął go na swoje ręce, ten, na którego oczekiwał, ten, co do którego przyjście też w jakiś sposób powątpiewał na cudowne narodziny z dziewicy, spotkał zarówno i dziewicę, i spotkał swojego samego Zbawiciela. I to święto, właśnie to wydarzenie wspominamy dokładnie na 40 dni po święcie Bożego Narodzenia. Powiedz Dominiko, jak wygląda to święto pod względem liturgicznym? Czy jest ono jakoś tak bardzo skomplikowane liturgicznie jak święto Bożego Narodzenia i Chrztu Pańskiego, czy być może już jest tutaj troszeczkę łatwiej? Ja bym powiedziała, że ono jest właściwie raczej dosyć klasyczne, jeśli chodzi o święta z grona 12. Nie mam aż ani takiej matematyki, ani takich powiedzmy wyjątkowych nabożeństw, czy jak na Boże Narodzenie, czy na Objawienie Pańskie. Czyli mamy zupełnie, zaczynamy klasycznie od Wielkiej Wieczerni w przededniu święta. Mamy tak zwaną litię, czyli błogosławieństwo chlebów z modlitwą do różnych świętych. Mamy albo od razu po, albo następnego dnia rano jucznie. I mamy liturgię, która po prostu ma te elementy jak inne święta z grona 12, czyli swoje własne antyfony, troparion, kontakion, zadostojnik, czyli inny hymn do Bogu Rodzice niż zwykle, inny hymn na komunię wiernych, właściwie tylko to się tym różni, oczywiście własne czytania. Jest o tyle to jednak ciekawe, że i jakby w hymnografii, choćby w troparionie, zaczyna się od słów raduj się łaski pełna Bogu Rodzico Dziewico, widzimy, że jest to owszem święto pańskie, ale jest to jednak jednocześnie święto poświęcone Bogu Rodzicy, święto maryjne, bo właśnie mamy te zawołania do Bogu Rodzicy w hymnach. Mamy często szaty, mogą być białe oczywiście czy złote, ale często się pojawiają też niebieskie, czyli te, co kojarzymy ze świętami poświęconymi Bogu Rodzicy. Czy sam nawet hymn na Eucharystię, że kielich zbawienia przyjmę, imienia Pańskiego wezwę, to też jest właśnie typowy hymn eucharystyczny ze świąt poświęconych Bogu Rodzicy. Chyba najlepszym wyjaśnieniem tego fenomenu, dlaczego to święto jest też poświęcone Bogu Rodzicy, jest właśnie śpiew wcześniej przez ciebie wspomnianego hymnu, tak zwanego zadostojnika, który jest śpiewany po kanonie eucharystycznym i który zastępuje śpiew tradycyjny dostojny jest, czy godnym jest po polsku, właśnie tym nagraniem, tym tekstem właśnie świątecznym. Pozwolę sobie przytoczyć ten tekst w tłumaczeniu na język polski. Bogu Rodzico Dziewico, nadziejo chrześcijan, otocz opieką, zachowaj i zbaw mających w Tobie nadzieję, w prawie, w cieniu i piśmie, my wierni widzimy obraz, każdy męskiej płci pierworodnie zrodzony z łona ma być poświęcony Bogu. Przeto i pierworodne słowo Ojca nie mające początku, Syna pierworodnego Matki nie znającej męża, uwielbiamy. Chyba zwłaszcza wyjątkowa jest ta wyjątkowa teologiczna kombinacja, te ostatnie zdanie, prawda, dosyć skomplikowane. Przeto i pierworodne słowo Ojca nie mającego początku, Syna pierworodnego Matki nie znającej na dodatek jeszcze męża, uwielbiamy. Nie, mogę być tak, też wspomniałam, że jest to pierworództwo i jakby po ludzku względem Marii, ale też właśnie względem Boga Ojca, tak. I ten hymn jest taką dobrą kwintesencją, ale jak słyszymy na liturgii, to może ciężko zrozumieć, więc zawsze warto przed świętem albo w dniu święta jeszcze zagłębić się samemu w te teksty. Co jeszcze jest takiego być może wyjątkowego w święcie? Wspomniałaś wcześniej na samym początku naszego spotkania, że to święto za tradycją też jakby nazewnictwem, dosyć takim powiedzmy zachodnim, często nazywany świętem gromnic, prawda? Jakoś, dlaczego?
Jaki to ma związek w ogóle? Otóż tego dnia, to jest też dla mnie ciekawe, dlaczego tak, że w niektórych tradycjach rytu bizantyjskiego, czyli ryt bizantyjski ten nasz, i w niektórych rytach orientalnych, i chyba we wszystkich zachodnich, są święcone świece. I świece tutaj też, tak, może zacznijmy, że często ta świeca nazywa się ta jedna, którą zabierzemy do domu albo którą przynosimy z domu, żeby była poświęcona, nazywa się właśnie gromnicą, przynajmniej w tym takim folklorze polskim, powiedzmy. Gromnica, czyli coś, co kojarzymy z gromem, to jest ta świeca, którą przechowujemy cały rok, którą zapalamy w momentach trudnych. W momentach właśnie kiedyś to było tak, że jak była burza, to tą świecę stawiało się w domu. Nie wiem, czy na wsiach, gdzie nie, gdzie bym się nie zdziwiła, gdyby do dzisiaj był ten zwyczaj. Właśnie z modlitwą Oczywiście do Bogu oglądający Rodzicy. prosimy o komentarz. Jeśli tak robicie, to możecie napisać. To nie wstyd. Można napisać w komentarzu. Tak, właśnie, bo z tą świecą są też jakieś inne tradycje, że wydaje mi się, że też często na przykład, no nie daj Boże, jak ktoś umiera, to też tą świecę się zapala, czy mówię, we wszystkich jakichś momentach trudnych, też gdzieniegdzie jest chyba zwyczaj oznaczania drzwi na przykład tą świecą, także... Jest to taki znak ochrony. Oczywiście to nie jest żaden amulet, to nie jest żadna magia, to też wyraźnie podkreślmy. Tylko jak wszystko ma być wykonane z modlitwą. Także są te świece. Świeca, która w ogóle no, jest nieodzownym właściwie elementem nabożeństwa cerkiewnego. Jednak co też jest istotne, to święto jest właśnie takim płynnym przejściem z tego całego bożonarodzeniowego i epifanijnego, czyli takiego bardzo radosnego tak, czasu, tej tak zwanej zimowej Paschy, do czasu przygotowania do tej Paschy właściwej. Świeca to jest oczywiście to oświęcenie w ciemności i to oświecenie przyjdzie wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Świeca to też jest ofiara, tak? To co przychodzimy do cerkwi i kupujemy świecę, to jest nasza ofiara, ta pozostałość właśnie ze Starego Testamentu, tej jakiejś ofiary. I to też jest, można powiedzieć, wejście w to samo pierworództwo, w tego pierworodnego Jezusa Chrystusa, który ma zmartwychwstać. I my się przygotowujemy do ofiary już nie tylko w postaci świecy, ale my sami mamy stać się świecami, tymi jaśniejącymi jak światło Chrystusa, właśnie poprzez Wielki Post, który wkrótce nadchodzi, bo zazwyczaj to święto może być nawet już w okresie przedpościa przecież. I właściwie wypada tuż przed Wielkim Postem często, także to jest takie też płynne przejście i ta świeca ma jeszcze też taką symbolikę tej ofiary i tego światła zmartwychwstałego. Ale nie we wszystkich prawosławnych tradycjach tego dnia świece są poświęcane. Tak, to jest, no oczywiście mamy to w Polsce, co wiemy, jest chyba też w Rosji, wiem, że cerkiew amerykańska ma, chyba też Rumunii i Mołdawianie, ale to nie jestem pewna. Ale na przykład właśnie moi ulubieni Arabowie nie mają tego. I oni byli zaskoczeni. Pamiętam, jak w Libanie właśnie no, dwa razy byłam na tym święcie. I jak no, kupiłam tą świecę i stałam na nabożeństwie, żeby przynajmniej na Ewangelię stać tą zapaloną świeczką, to potem się pytali, o co chodzi. Ale potem na zajęciach z liturgiki sam jeden duchowny, który studiował w Stanach Zjednoczonych i właśnie opowiadał, że jakie jest znaczenie tej świecy i że właśnie, że niektóre tradycje prawosławne to mają, jeśli chodzi o ryty orientalne, mają to Ormianie, mają to Aramejczycy, Asyryjczycy. No i tak jak wspomniałam, tradycje zachodnie, nawet po angielsku mamy nazwę tego święta Candlemas, czyli jakby świecowa msza. Dokładnie tłumacząc. Nie wiem, dlaczego na przykład nie ma tego, chyba w greckiej tradycji też nie ma. Czy to jest coś, czego nigdy nie było, czy zaniknęło? Nie mam pojęcia. To jest też na pewno ciekawa rzecz do zbadania. Właśnie wyświetliłem ikonę święta, więc już jest czas, żeby porozmawiać też o tej warstwie ikonograficznej, jeśli chodzi o święto spotkania pańskiego. Co mogłabyś powiedzieć o ikonie święta spotkania? Mamy oczywiście jako tło świątynię jerozolimską, która jak wspomnieliśmy jest bardzo istotna.
była istotna dla Żydów i tutaj wcześniej była obrazem, tak teraz jest wypełnieniem. Mamy głównych, można powiedzieć, bohaterów, tak? Czyli samego Chrystusa w postaci malutkiego dzieciątka. Mamy Marię i Józefa z tą symboliczną ofiarą w postaci synogarlic. Dobrze mówię? Synogarlice, tak? Tak to się nazywa. Mamy starca Symeona, mamy prorokinię Annę. Mamy też w ramach tej świątyni, widać jest ołtarz. I ten ołtarz już widać, że on jest jakimś takim, nie jest już taki typowy z tej świątyni jerozolimskiej. Jest on takim, można powiedzieć, już przejściem do Nowego Testamentu, bo zresztą to święto niektórzy określają mianem, że to jest spotkanie Starego Testamentu, czyli choćby i starca Symeona i prorokini Anny, z tym Nowym Testamentem, czyli samym wcielonym Bogiem i zapowiadanym Mesjaszem. Także już tu widać, że wchodzi stopniowo już przymierze i ta ikona świetnie to pokazuje. I to spotkanie, i to wejście do świątyni samego Boga, do jego własnej świątyni. Widzimy też ten baldachim taki nad tym właśnie ołtarzem, o którym mówisz. I on chyba też jest dosyć wyjątkowy, prawda? Bo symbolizuje namiot spotkania ze Starego Testamentu, o którym tak, i ten namiot spotkania, no właśnie, warto podkreślić namiot spotkania, tu mamy znowu święto spotkania i to jest ten namiot, do którego wchodził Mojżesz i rozmawiał z Bogiem, tak, miał te objawienia, dostawał te wskazówki. Namiot spotkania też właśnie symbolizował tą obecność Boga. Więc tutaj, jak już wcielił się Syn Boży, to można powiedzieć, że już on sam się staje, tak, tym namiotem spotkania jednocześnie, to też jest takie istotne. Widzimy też, no, jak wspominałaś o namiocie spotkania i o Starym Testamencie, o ludzie Izraela. Mamy też, no, w Arce Przymierza spoczywało, prawda, też naczynie z manną. Tutaj mamy zupełnie nowy pokarm dla nowego Izraela, czyli Chrystusa. Tak, dokładnie, właśnie tak, to już nie jest jakaś tylko zapowiedź, nie jest jakieś proroctwo, jakiś obraz czegoś, co będzie, tylko że właśnie to jest sam Chrystus. Sam Chrystus jest tym spotykanym i który wychodzi na spotkanie, sam Chrystus jest tym, no właśnie, pokarmem i słowem, tak, że tu już jest, też często na tym ołtarzu jest na przykład już jako Ewangelia, czyli wcielone słowo. Ponadto już postaram się, chyba wyłączę może ikonę. Jeśli macie oczywiście jakieś pytania dotyczące ikony święta, naturalnie oczywiście zachęcamy do zadawania tych pytań. Chciałbym cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, a mianowicie, czy właśnie umiejscowienie święta spotkania pańskiego w tym okresie po święcie, po tam okresie zimowej paschy, w zasadzie kończący okres zimowej pascha, przygotowujący nas do tej właściwej paschy, czy jest przypadkowe, czy nie jest przypadkowe? No zdecydowanie nie jest, tak? Bo tak jak wspomniałam, to jest gdzieś takie płynne przejście przez to, że mamy z okresu takiej radości do czasu jednak, żeby się tak zastanowić, powiedzmy, nad sobą, żeby ofiarować siebie, bo jednak mamy ten okres świąteczny, najpierw mamy wręcz nawet te dni w ogóle bez postu pomiędzy Bożym Narodzeniem a objawieniem Pańskim, potem wraca ten tryb, można powiedzieć, normalny, tak, czyli dni bez postu, środa, piątek, post. On zazwyczaj nie trwa długo, tak, bo już za chwilę wchodzi przedpoście i to już jest taki wyraźny symptom, więc tak, to jest takie, no, wyraźne, można powiedzieć, transfer, tak, i dlatego też często w niektórych tradycjach mamy tak, że na przykład już jest ostatni moment, żeby śpiewać kolędy, chyba że wcześniej się zacznie przedpoście, no bo już tak, jak zacznie się przedpoście, to trochę dziwnie śpiewać już te kolędy przy jednoczesnym, tak, otwórz mi bramy pokuty. Czy mamy jakieś pytania? Być może ktoś ma ochotę o coś zapytać, jeśli chodzi o święto spotkania pańskiego. Póki co na razie widzę tylko oczywiście podziękowanie, że można było się czegoś ciekawego dowiedzieć, Dominiko, to myślę o tobie. Ale też pojawiło się właśnie wyjaśnienie, że w tradycji zachodniej pieśń Symeona jest odmawiany podczas kompleta, więc w ostatniej modlitwie
dnia, także też się nie pomyliłaś z tym, co powiedziałaś. No nie byłoby oczywiście naszych cotygodniowych spotkań, gdybyś nie mogła nam opowiedzieć o tym, czy to święto w ogóle istnieje i jeśli istnieje, jest obchodzone w cerkwiach orientalnych. Tak, oczywiście, oczywiście jest. Też jest na 40 dzień, więc oczywiście to w zależności od kalendarza, bo tak jak innym razem mówiliśmy, no w przypadku na przykład Koptów i Etiopczyków, to Boże Narodzenie jest według ichniejszego kalendarza mniej więcej to co jest u nas stary styl, ale nie zawsze. To może wypaść albo 7, albo 8 stycznia, więc trzeba liczyć 40 dni od tego. Jest to jedno z tych świąt pańskich, jedno z tych świąt większych. Podobnie tradycji tej syriackiej, czy tak zwanej aramejskiej, też mamy 40 dni od tego święta i tak jak wspomniałam, jest też poświęcenie świec, to jest taki jeden z tych bardziej charakterystycznych obrzędów. Jeśli chodzi o Ormian, tak jak wspomniałam, też mam poświęcenie świec i często i w ogóle nawet rozpalają ogniska, jest to powiedzmy jeszcze takie bardziej uroczyste. Natomiast u Ormian, przez to, że oni obchodzą Boże Narodzenie i objawienie Pańskiego jednego dnia, 6 stycznia, no to oczywiście to jest 40 dni od tego czasu i zarazem przez to, że się posługują gregoriańskimi paschaliami, nie licząc Jerozolimy, to to już niestety u nich wchodzi ta matematyka prawosławna, ponieważ to święto może jednak wypaść w Wielkim Poście. No i tu już zaczyna się zagwozdka, ponieważ Wielki Post Ormian jest bardzo restrykcyjny, jeśli chodzi o liturgię. Świeckim nie udziela się Eucharystii. Jednak i nawet ta cała zasłona oddzielająca czymś ołtarzową, taki ikonostas bardziej pierwotny, jest to wszystko pozamykane w czasie Wielkiego Postu, więc na to święto otwiera się ta część i tak samo wiernym jest udzielana Eucharystia. Oczywiście rzadko kiedy to święto wypada w Wielkim Poście, ale może się tak zdarzyć, tak? Także to też jest, mówię, to już wtedy wchodzą przeróżne niuanse liturgiczne. I co jeszcze takiego może dodać? To z kolei jeśli chodzi o nasz ryt bizantyjski, a jeśli chodzi o Arabów, a ściśle związane z tym świętem, my jesteśmy przyzwyczajeni, że jak są urodziny, imieniny, przeróżne okazje podziękowania, śpiewamy mnoga jalieta, prawda, czyli na długie lata. Natomiast Arabowie tego nie śpiewają. To jest przeznaczone tylko dla biskupów, na nabożeństwach z biskupami. Natomiast właśnie dla wiernych na jakichś tam różnych uroczystościach, czy rodzinnych, czy cerkiewnych, śpiewają właśnie początek zadostojnika tego święta, spotkania pańskiego. Czyli jest to modlitwa ściśle do Bogu Rodzicy. Ciekawe. Także dla Arabów to się bardzo kojarzy właśnie to święto, jak mówią, z piękną hymnografią. No, ona jest faktycznie tak piękna i tak jak mówię, warto się z nią tak zapoznać na spokojnie, a nie tylko na nabożeństwie. Wygląda na to, że nie mamy żadnych pytań, także chyba okazało się, że się udało wyczerpać temat, przynajmniej jak na razie całkowicie. Pewnie mogło się pojawić jakieś pytanie, gdy będzie odsłuchu tego naszego spotkania później. Mam tu też komentarz, że Maronici w Libanie też święcą świece. Nie wiem, czy bywałaś u Maronitów akurat na nabożeństwach, będąc w Libanie, ale na pewno na święto spotkania nie byłaś. No więc też się święcą i święcą. Jeden z panów oglądających nas o tym informuje. Dziękuję bardzo ci za to dzisiejsze wieczorne spotkanie. Życzę wszystkim też dobrego, spokojnego wieczoru, wspaniałego, błogosławionego weekendu. Jednocześnie chcielibyśmy przeprosić za to, że zmieniliśmy trochę bez wcześniejszego uzgodnienia informowania to nasze spotkanie z planowanej środy, jeśli mi pamięć nie byli, przyjrzeliśmy to na piątek. Czwartek. No tak, to no, moja wina, bo jakby zajęcia po prostu tygodnia tak wyszły. Ja też mam dosyć taki trudny, dosyć ciężki, intensywny tydzień, także dlatego stwierdziliśmy, że nawet może niech będzie w ostatniej chwili, ale niech to spotkanie się odbędzie, żebyśmy nie wypadli z tego rytmu, dlatego że już wkrótce, już wielkimi krokami zaczyna się zbliżać Wielki Post, to może tylko korzystając z okazji, oczywiście to trafi później to nagranie też na YouTube, więc będzie może trochę mylące, ale najbliższa niedziela też już jest bardzo wyjątkowa, jeśli chodzi o prawosławnych, bo oczywiście tradycji
Zachodni Wielki Post już się zaczął i to będzie pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Natomiast u nas to będzie pierwsza de facto taka prawdziwa, przygotowująca niedziela do Wielkiego Postu, czyli niedziela o celniku i faryzeuszu. Co mogłobyś takiego pokrótce i ważnego powiedzieć? Podejrzewam, że większość z nas zna historię ewangeliczną o celniku i faryzeuszu, więc jakieś przesłanie tej niedzieli, powiedzmy, mniej więcej jest znane, jest kojarzone. Ale co mogłabyś powiedzieć o tej warstwie liturgicznej, bo zaczyna się już coś tu zmieniać, prawda? Tak, to już, jak można powiedzieć, to jest czas, kiedy nie jeden dyrygent i ksiądz może osiwieć, tak, w związku z kombinatoryką świąt z tego cyklu w ogóle stałego i cyklu ruchomego. Czyli zaczynamy tak zwaną triod postną, bardzo długi okres, bo 71 dni, tak, i to cała księga obejmuje ten czas. To jest od przedpościa, które się właśnie zaczyna w niedzielę o celniku i faryzeuszu, aż do Wielkiej Soboty włącznie. Także tu mamy różne też okresy liturgiczne w środku. Przedpoście już nam wprowadza konkretną hymnografię oprócz tego cyklu niedziel. Mamy też hymny na każdy dzień, znaczy początkowo na same niedziele, ale już ostatni tydzień przedpościa będzie już właśnie na każdy dzień. Także mamy oczywiście hymny, które komentują, powiedzmy, dane czytania ewangeliczne, ale już też nie usłyszymy na juczni na przykład hymnu Powstał Jezus z grobu, Woskresie Jezus od groba. Już tak jakby cerkiew odsuwa, że zmartwychwstanie, no owszem, w tym sensie kosmicznym się wydarzyło, ale jeszcze teraz nie jesteśmy gotowi, żeby w nim pełni uczestniczyć. Zamiast tego usłyszymy hymn Otwórz mi bramy pokuty, pokajania dwie, otwierdzi mi żyznodawcze, czyli życiodawco, otwórz mi bramy pokuty. Także już tu jest ta zmiana, to jest też hymn śpiewany bardzo tak wolno, już w takim klimacie, można powiedzieć, typowo wielkopostnym, i on będzie śpiewany też właśnie w niedzielę Wielkiego Postu, nie tylko w okresie przedpościa. Także mamy już też inne, choć to może mało kto zwrócił uwagę, w trakcie kanonu katawasja, tak, to już będą wchodzić własne, czyli te jakby podsumowania po każdej pieśni danego kanonu też już powinny wejść te inne. Często w refrenie kanonu, powiedzmy, bardziej gorliwi lektorzy będą już wołać Zmiłuj się nade mną, Boże. Więc tu jest takich zmian sporo. Na przykład też w mojej parafii nieraz bywało, że na tej juczni niedzielnej, kiedy jest ten śpiewany hymn Otwórz mi drzwi pokuty, to już gasły światła, przynajmniej na ten moment. Także mamy dużo tych symptomów, dużo tych zmian liturgicznych. Oczywiście jeszcze co tradycja, to może być co innego. Także tak. No i po tej niedzieli będzie bardzo ciekawy tydzień, bo bez postu. Właśnie. Jeden z tych nielicznych okresów bez postu, ale tylko w rycie bizantyjskim, bo w rytach orientalnych, ale co więcej, nawet w Iraku, o ile wiem, z rytu bizantyjskiego też przestrzegają, mają kompletnie na odwrót, bo mają 3 dni postu. W tym czasie tak zwany post Niniwy, no to jest z tej tradycji widać gdzieś głęboko syryjskiej. Także A post katechumenów to był taki skrócony, można by rzec. natomiast jeśli chodzi o naszą, powiedzmy, tą naszą rzeczywistość, w której my funkcjonujemy, w której żyjemy, przyszły tydzień jest dniem bez postu, jest całym tygodniem ciągłym bez postu, także i w środę, i w piątek. To jest taka wyjątkowa sytuacja, więc można, planując sobie całotygodniowe zakupy, jeśli ktoś się wybiera być może jutro akurat na takie zakupy, może mieć na uwadze właśnie pod tym względem żywieniowym również to, że zaczynamy ten czas intensywnego przygotowania już do Wielkiego Postu, również pod względem także i żywieniowym, więc póki kto może, niech korzysta z tego czasu. Prawosławni Finowie już też są w poście, właśnie dzisiaj już mają piątek, także jutro mają sobotę wspomnienie cudu świętego Teodora Tyrona, to jest bardzo wyjątkowa sytuacja. Być może kiedyś na Poptologii też porozmawiamy o cerkwi Finlandii, być może właśnie ojciec Heikki uda się go złapać jakoś na Skype'ie i kiedyś z nim właśnie porozmawiamy na temat wyjątkowości tradycji fińskiej. No cóż, kończymy. Życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Dominiko, bardzo Ci dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję ojcze i wszystkim oglądającym czy słuchającym. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy, niech Bóg wszystkim błogosławi i do zobaczenia, daj Boże, w przyszłym tygodniu. Z Bogiem.